Aloszka, dzisiaj taki nocny motovlog. Właśnie wracam z roboty. Fajna pogoda, tu grzech nie było skorzystać i nie pojechać. Jedno wam muszę powiedzieć, że oprócz motocykla nowego będę musiał zainwestować w jakiś cichszy kask. Teraz mam LS2. No i on jest... No nie bójmy się tego słowa, strasznie głośny. Cholera, muszę też kupić jakieś te mikrofony, ale to już na lato, bo ten jest do bani, bo za bardzo wyłapuje dźwięk, nie mogę regulować głośności w ogóle, a wiem, że go mam blisko buzi i że strasznie głośno jest, nie? Mimo że mówię w miarę cicho, a w kasku mam głośno, no ale chciałbym właśnie mówić tak normalnie, tak jak chcę, a nie że mówię specjalnie cicho, żeby się nagrało w miarę okej. A jakby to miało tak z 4 razy więcej koni, chociaż tak ze 40 coś. O, to by to szło. Jeszcze by na koło szło, to by było już w ogóle zabawa. Jak już teraz jest. No dla mnie, jeśli chodzi o motocykle, zabawa jest najważniejsza, kuźwa. Dobra, przy tego się nie będziemy bryć. Tak to mówiąc, trzeba znaleźć miejsce z szeregu. O, Taufik jeszcze otwarty. Kuźwa, czy ja coś potrzebuję ze sklepu? Pomidora sobie może kupię. Czemu nie? Przy okazji zobaczę, czy coś się nagrało, czy muszę od nowa nagrywać. Nawigacja w telefonie włączona. Może oznaczać dwie rzeczy. Jedną, że wiem, gdzie jestem, jak dojechać do domu. A drugą, że jadę w bizdziec. W tym przypadku są obie. Tak, kolejny zawodnik. Miasto budzi się. Na 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 na. I ty dobrze o ty wiesz. Bo jechał opak. Też ten swój człowiek. Sanktuarium bla bla bla. Dobra, tu kojarzę drogę coś. Dalej jest Kaufland, będzie drugi. Kaufland na Kauflandzie. A tam pały jechały. Trzeba patrzeć, czy nie zawrócą. Ale ja pierdzielam, ja teraz skręcam w lewo. Po to, żeby nie jechać proste. I wspomniany Kaufland, ha. Da się kierować do domu, chcąc, nie chcąc. Takie to polatane, coś tam z tego skleiłem 5 minut, bo ostatnio robię 5-minutowe filmiki, jak ktoś zauważył, czy nie zauważył. To jest taka idea, chyba przez Heroboxa wymyślone, przynajmniej od niego to ściągłem. Oczywiście pisałem, może też tak się przyłączam do akcji. Dlaczego taka akcja w ogóle? No, sprawa wygląda tak, że na YouTube, jak masz filmik 10-minutowy, to sobie możesz dowalić reklam ile chcesz. A jak masz krótszy, to masz tylko jedną reklamę. Dlatego wszyscy robią 10-minutowe. A on stwierdzi, że on będzie robił 5. Jako protest przeciwko polityce YouTube'owskiej, Google'owskiej. Jadą pały, bo tu jest komisariat. No i ten. Ja się do tego przyłączam. Tak, żeby to robił piątki, no ale oczywiście dłuższe też wpadną raz na jakiś czas, nie? No i to, no, rozłączam się. Sayonara.